Cześć, witajcie, z tej strony Kusiek, witam was w kolejnym odcinku Penumbry i wielkie dzięki za małe wskazówki, co mam zrobić. Już wiem, spróbujemy to wykonać. Tutaj na razie nic mi nie grozi z tego, co pisaliście, więc jest luzik. Pisaliście, że muszę wrócić tam do tego generatora i baterię, to pudło z bateriami, zrzucić właśnie tam w dół. Czy zawsze ktoś dzwoni jak ten. Ale spoko, to może poczekać. Okej, okay, jesteśmy sobie w tej części z generatorem. Okej, okay, i mówiliście, żebym to, tylko że te drewniane barierki mam zniszczyć. Właśnie. Dobra. Teraz to mam zrzucić tam. Jep. I tam ma być bateria. Podobno. Bateria. Jest bateria. Więc jest dobrze. Mieliście rację. Aha. Tą baterię pisaliście, żebym wrzucił tutaj. Ha. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Spróbuję teraz odpalić to. Bezpieczniki te. Coś poszło i tak. A, bezpieczniki. Okej, ja mam jakiś bezpiecznik, ale ten bezpiecznik nie jest. Nie zapisało mi w dupę. Muszę iść po bezpiecznik. No nic, trudno się mówi. Lecimy po bezpieczniki. Bezpieczniki były tutaj w tym pomieszczeniu. Krótkofalówkę mamy? Mamy, czyli ok. Jest bezpiecznik na górze. Dobra, musimy postawić jeszcze jedno pudło. No, w dupę spadłem. Dobra. Mam bezpiecznie, mam wołowinkę. To już czytaliśmy procedury. Nie wiem, do czego nam będzie potrzebna tylko ta miotła. Okej, okay, spróbujemy teraz ten bezpiecznik wymienić. Tylko tam pamiętam, jak pamiętacie, było coś, że ten bezpiecznik nie jest odpowiedni, ale być może teraz to się zmieni. Bo raczej miotłą tu nic nie zrobimy, nie? Nie. Dobra, bezpiecznik. Okej, okay, no to mam nadzieję, że wytrzyma. No to robimy jeszcze raz. Zapłon. Albo nie przeczytałem dobrze instrukcji. Okej, okay, instrukcja.
Tak. Instrukcja do generała. Okej. Włącz dodatkowy obieg przez przełożenie odpowiedniej dźwigni. Była tu jeszcze jakaś dźwignia? No p. Zaświeciło. Tutaj mamy wodę. Czekaj, 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 po kolei może. Nie to. Okej. Włącz system chłodzenia. Wypuszczać parę później. System chłodzenia. To było to, nie, to jest przegrzanie. System chłodzenia to było to. Okej. Przed przegrzaniem to było to. System smarowania też bym włączył. Okej. Na koniec bym włączył to. Niby wszystko włączone, więc spróbujemy. Fuck this shit! Działa! Mamy światło! Tam, tara, tam, tam, tam! Mówiliście, że to są zapisy. Dobra. Teraz działa. Co teraz będzie najgorsze? Ten pieprzony kuźwa pies. Shattered darkness. My emergency message I hope has helped, but what you need now is through the wall hole to the right of the fence. Well, go now, there is no time to explain. Well, in fact, time is one of the few things we have in abundance down here. What surprises are spoiled by such catty curiosity. Alphabet Morse? Z ogrodzeniem. Czyli tutaj. Kurwa, ale to mamy psa. Pies. Pałał. Wof, wof. Oh shit. Oh shit, shit, shit. O-o-o. Alfabet Morsa. Okej. Okej. Mhm.
Jeszcze mi tego brakowało. Alfabetu Morsa. Będę się uczył alfabetu Morsa. A poda mi jeszcze raz. Skąd ja wiem, czy to jest alfabet Morsa? Wiedzieć, w którym obliczu zaczyna. Masakra będzie. To są dwa cyfry. Na pewno jest tam trójka. Tylko, że mamy bardzo dużo możliwości. Dobra, będę sobie to zapisywał. Pyk. Nic mi to nie mówi. To mi wchodzi cztery te krótkie i dwa długie, ale przytulimy co nie mamy. Może to chodzi o czwórkę. Przyjąłby cztery. Cztery, trzy. Kurde, nie, tam piątka jest. Cholera jest to, no. Cztery krótkie. I jeden długi. To jest dziewiątka. Dziewięć, okej. Mamy tu w ogóle jakąś możliwość z nim pogadania? Fuck, no ja pier... Tykam, no. Bądź teraz mądry i zrozum sobie alfabet Morsa. Będę musiał nad tym siedzieć chyba długo. Ale dobra, spróbujmy. A, bo to jeszcze gwiazdka krzyżyk jest, nie? Ale mam nadzieję, że gwiazdka krzyżyk nie daje się, nie? 4, 8, 9, 9, 5. Nope. Ja pierdykam, no. Nie mogli po prostu dać w dodatkę, tylko pieprzyć się z tym.
głos. Bardziej bym się ucieszył z gotowego kodu. Dobra, wiecie co, ja tu zrobię sobie cięcie. Sprawdzę jeszcze raz zapis tego kodu. A jak nie, to po prostu kod wezmę pod pierdziel z jakiegoś poradnika. Bo tak to będziemy siedzieć do jutra, także malutkie cięcie i zaraz do was wracam. Okej, okay, no i jesteśmy sobie z powrotem. Dwie cyfry rozpoznałem, tak jak myślałem. A dwóch nie. Piątkę rozpoznałem i ósemkę rozpoznałem. Więc jest dobrze. A kod jest 5738. 5738. Kurwa, pies. Dobra. Pies. Fuck this shit. Ale go zrobiłem w bambuko. Oh my god, dobra. Nie lubię ogólnie takich kodów, jeżeli są szyfrowane kody. My memory is like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster. And that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree it is a name rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Pies. Oh shit. O kurem. Shu. Poszło won. Ale czekaj, kill-offem pierdzielną. Nie. Kill-off nie jest dobrą rzeczą na te psy tutaj. Ale to na pewno. My memory is like something with a great many small holes. Woof woof. We shall be needing to perform some minor rough rough work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large earth-eating metal monster. And that monster is spierdala, szorstwaj. The place where things are kept. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but chodź tu. I am sure you will agree. Rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Oh! Blah, 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 blah. Fucking bitch on fopsy. Kurwa. Fuck. Zacznijmy to mnie to obchodzić. Szlak jasny. Kuźwa, zachciało się psom tutaj chodzenia. Pierdolę nas. Bum, szakalaka, ojej, skoczę. Fucker, bicze, tylko nie obie pewnie psy. A! Gdzie teraz? O, shit! O, 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 u, u!
Fuck! O! Fuck! Kurwa! Psy! Drzwi! Oh shit! Those holes in my mind are increasingly gaping. You cannot breach the inner sanctum of the place of storing. The entryway is blocked. So what if the squashy material between my ears is squashier than most? I may not be perfect like a hanging picture, but my words are wise and backed up by time. A pox! A pox on both your brain cells! Try as I may, you must think that I deceive you with my admittingly cunning ways. As far as my eye has seen, our rocky grave extends, and yet you cast away my help like you would a puppy, freshly rolled in its own feces. I hope that your warped sense of morality is better company than I, because now it is all you have left. I'm sorry. Tutaj mamy zapis, ale ja nie wiem, czy ja chcę to zapisywać tutaj. Uncontrollable and often rolling in shit. Better safe than sorry, they say. But I think we are both sorrier than we are safe. A tunnel lies between a nearby watery cave and the place where things are kept. Take the second right from the closed door, and you will find what you seek. Hmm. Na woda. To w zasadzie tu nic nie mamy poza tym zapisem, ale... Aha. Okej, czyli jakieś badania. Najgorsze jest to, że tutaj guzi w takim wypadku załatwimy. Musimy stąd wyjść. A tam są psy. Pieprzone kurwa kundle. Okej. Czy tędy sobie weszliśmy? Tędy? Nie. Od drugiej strony weszliśmy. Co piesku? Składzik na narzędzia. O! Magazyn składzik. No. Chuj, biegnę po prostu. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. Pomocniczy. For this task, we shall require a large earth-eating metal monster. And that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. Ciemno. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree it's a name rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Co jest coś w górę? Są te butle. To fichoj. Drzwi są zabarykodowane. Dobra, czyli gówno z tego. I jeszcze myślę sprawdzić tamtędy, tutaj na Hama.
A! O co za łysy chuj? No patrz, kurwa. Oh, fucking! Jeszcze se drzwi otworzy, no w dupsko jeża, po prostu pieprzone pedigree. My memory is like something with a great many small holes. Już się nie odzywaj nawet, dobra? To perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster. And that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. Kurczę, po co są te buty? By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree. It is a name rather similar to a card. Fetching when worn correctly. Nie. Żartujesz sobie, psie. Kurwa. Przecież mnie znowu to je zajobie. Składzik, 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 składzik. Nie wiem, czy on biegnie za mną, czy nie biegnie. Biegnę na hama. Biegnie. Au! Zaraz mi wjedzie w dupę. Wjecha mi w dupę. Pieprzony pies. Ugh. Normalnie, słuchajcie. Ja to sobie chyba skończę odcinek. Spróbuję się z tymi psami uporać na spokojnie. Bo i tak właśnie dostałem tego SMS-ka, że muszę wyjść. Niestety. To postaram się wstawić jeszcze jeden odcinek później. Będziesz koło 22, a jeżeli nie, to na następnego dnia spróbujemy przejść te psy. I jakoś brnąć dalej. Także jeżeli macie jakieś wskazówki ogólnie, to zostawcie i dajcie znać, bo to się jednak przydaje. Dobra, także ja was na razie żegnam. Zobaczymy się niebawem. Być może jeszcze, tak jak mówię, o 22, a być może dnia jutrzejszego. Także cóż, do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa.